Witam was wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Wyoming na 110 mili, na 80. Jedziemy w stronę na west do Stockton. Mamy 876 mil do przejechania, czyli jakoś na drugą w nocy czasu kalifornijskiego dojedziemy, czyli na czwartą naszego czasu. No i co tam mamy? Będzie czekał na nas ładunek, mamy się przepiąć przyczepę i wrócić do Chicago. No, mieliśmy w sumie to być już w Kalifornii, ale wczoraj był poślizg. A poślizg się nazywał serwis Volvo. Po prostu wyskoczył nam jakiś dziwny komunikat w ciężarówce. Oczywiście problem to ten DPF, czyli tam DEF. Tak, to w Polsce chyba też to tak gówno jest. I tam wyskoczył taki temat, że zostało nam chyba 180 minut jazdy i po tym zostanie ograniczona moc silnika i ciężarówka będzie jechała nie więcej niż jak to się nazywa, 5 mil na godzinę. Więc to się stało przed Omaha w Nebrasce. No i zadzwoniliśmy do serwisu, znaczy do dyspaczerki. No i wiecie, i takie trochę przypychanki, gdzie robić, co robić, jak robić, może wrócić, może ten i może do jakiejś szapy, czyli do jakiegoś warsztatu, ale że tu jest silnik Volvo, to nie każdy ma jakby końcówkę, taki adapter, żeby podłączyć komputer i sprawdzić to, więc ten facet przede mną dziwnie jedzie. Wyprzedził i hamuje. Się cholera wściec można normalnie. Więc wiecie, taki był temat. No ale w końcu, żeby jechać do serwisu Volvo i tam, żeby zrobić diagnostykę, czyli przeprowadzić, co jest dokładnie nie tak z tą ciężarówką. No i przyjechaliśmy tam o 9 chyba rano, a powiem wam szczerze, że wyjechaliśmy o 9 wieczorem, 12 godzin tam spędziliśmy. W tym było taki temat był, że po prostu zrobili nam taki prescan i decyzja była szefostwa, czy to robić tam, czy może wrócić, czy może gdzie indziej. No ale szef stwierdził, że czy wracać ten i robić to w Chicago, to koszty powrotu, spóźnionego ładunku, wszystko jest tak wysoki, wyższy niż by kosztowała ta naprawa, więc szef się zdecydował, że jednak zrobimy to w serwisie Volvo. No i okazało się, że taka pompa, która pompuje tą mieszankę tego DEFA, po prostu była popsuta i ona nie podawała tej mieszanki, tam się krystalizowała. Poza tym ten trok ma tak, że po prostu stał dłuższy czas, rok chyba stał, nikt nim nie jeździł i te przewody wszystkie były zasyfiałe, po prostu brudne i te wtryskiwacze, czyli te injektory też były tak jakieś zasyfiałe i po prostu to się, no takie wszystko się złożyło i się zapchało, więc oni to przeczyścili, wypalili ciężarówkę, wszystko porobili, no i złożyli. No to trwało tak, jeszcze by się tam, byśmy o 8 czy o 7 skończyli, ale oni lunch mieli, później przyszła druga zmiana, no i wiecie jak to w serwisach i po prostu to trochę stało, ale zrobili wszystko, no jedziemy. No, ciężarówka od tego 69, teraz na cruzie jest, nie? Czyli na tempomacie, bo wcześniej było tylko na nodze, ale nadal ciężarówka nieodblokowana. Ja tak myślę, że jeszcze mi nie odblokują w następnej trasie, bo mechanik powie, że znowu, że to wina, bo amo, nie mówiłem, że to się popsuło, czy coś takiego będzie, ale wiecie, to jest taka, właśnie, taka jest loteria, bo to, wiecie, ciężarówki dużo jeżdżą i to różne rzeczy mogą się psuć, kurde. A nie, może odblokuje, może nie. Znaczy, dla mnie to, powiem wam szczerze, że to jest strata czasu, bo tak w jedną stronę to tracę 4 godziny prawie. To, że ten trok jest zablokowany. To jak wracam z powrotem i myślę, że wrócę rano, a wracę po południu, to dla mnie to jest strata czasu z tego względu, że muszę jechać zaraz po zakupy ciężarówką i korki tamto, sramto, więc to nie pasuje mi jakoś, tak, ale może jeszcze z trasy dwie się przemorduje, później mi odblokują. Więc
wrócimy, dojedziemy do Stockton, weźmiemy przyczepę, nie wiem, czy będę jechał z powrotem przez góry, czy położę się spać, zobaczymy jak to będzie. Ja jadę tu teraz do końca Wyoming, później albo do Salt Lake City i później się tam zmienimy z Kasią. Kasia będzie jechała, ja się położę spać, tak żeby może zrobię tak, no nie wiem, nie wiem, bo tak powiem szczerze, jeszcze się na ten amerykański czas tak do końca nie przestawiłem i wczoraj, gdyby do znajomej nie zadzwonię, to normalnie usnąłbym o 12 chyba za kierownicą, po prostu tak jakiś byłem zmęczony. Ale do znajomej dzwoniłem, co ona teraz jeździ w FedExie i jeździ do Colorado. I jakoś tak pogadaliśmy sobie, pośmieliśmy się, no i jakiś człowiek się tak pobudził. No i tak do drugiej w sumie jechałem. Później zjechałem na resterię, znalazłem miejsce, gdzie się tam przykleiłem. I położyłem się spać, kurde, bo i tak ładunek, czy ja dojadę na 8, czy na 2 w nocy, to wiecie, to już jest żadna tam różnica dla tego ładunku. On miał być de facto na piątek rano, czy na dzisiaj. Więc, no, taki temat, tutaj patrzcie, stojaczek jest, jeden filmik fajnie tak nagrałem na samym początku. Cały czas go się staram przerzucić, ale coś mi się nie wrzuca, więc nie wiem, ale chyba dojadę do Kalifornii, po prostu wrzucę film, ten co może co dzisiaj nagrywam teraz, bo jakoś nie wiem, z tą kamerą nagrałem tam 2-3 materiały, ale jest bardzo słabo słychać i nie chcę, żebyście nie byli zadowoleni to co ja tam rozmawiam. Tak to z niej fajnie widać, ale to, że mikrofonu nie ma, chociaż ten, powiem szczerze, ten mikrofon w Polsce też kupiłem, pisało, że miał pasować do tej kamerki, nie pasował. Ja tam parę filmów nagrywałem w Polsce, ale jakoś nie słychać było przez niego. Nie wiem, może on typowo dedykowany do GoPro, nie wiem, może kupię tą GoPro, no nie wiem jak to zrobić. Na razie, no, nagrałem ten jeden, robię takie krótkie relacje na żywo. Nieraz na swoim kanale YouTube robiłem jeden, ale też na kanale dla kierowcy zawodowi jest taki kanał na YouTube, nie na YouTube, tylko na Facebooku, więc tam często robię relacje na żywo dla wszystkich jeżdżących i dla wszystkich miłośników ciężarówek, więc jak coś, to możecie mnie tam znaleźć, jeżeli będzie jakaś dłuższa taka relacja, ja będę pisał z góry wcześniej, o której mniej więcej godzinie to będzie w Polsce relacjonowane i z jakiego miejsca tutaj z Ameryki, żebyście tak, no i na swoim Facebooku też będę pisał, że jak ktoś jest tam, to po prostu śledźcie mój profil, oglądajcie czy będzie ta relacja czy nie. No i no, traktor, wykrzyknik, facet powiedział, że, no, że to można z tym jeździć. No, tu jakieś są cuda trochę z lampami, bo on to, że długo stał, to te wtyczki po prostu, nie wiem, chyba są zaśniedziałe. Trzeba by było wszystkie je wyjąć i psiuknąć jakieś tam WD i włożyć, bo po prostu raz mi wyskakuje, że prawa lampa nie świeci, raz świeci, no i wiecie, i takie. Ale to wszystko, myślę, że to wychodzi tak, że po prostu, wiecie, ten, jak to się nazywa, wszystko tak wychodzi po prostu, że on stał i tak musi się troszeczkę dotrzeć, ale tak to powiem wam szczerze, bardzo przyjemna ciężarówka, bardzo fajne rzeczy ma, fajne światełka LED-owe, diodowe, naprawdę takie drobnostki, ale cieszą. A tu policja kogoś złapała, jakiegoś pick-upa, więc tak to też automat, to też jest fajne. I jesteśmy teraz w Rock Springs chyba, czy no chyba tak, jak sobie powoli tutaj jedziemy. No takie dzisiaj bardzo ciepło, Wyoming, 25 stopni, więc taka przyjemna pogoda, nie wieje jakoś mocno, bo chyba wczoraj Igor tędy jechał, mój kolega, i mówił, że bardzo, bardzo mocno wiatr wiał. Ładunek mamy ciężki, 78 tysięcy, w tym, że z tyłu mamy 33 900, czyli
de facto jesteśmy prawie over i jak wjeżdżamy na wagę nawożenia, to nas zawsze przytrzymują, aż się tam wszystko zbije, czyli nie mamy przeciążona. Tutaj patrzcie, lokomotywa ciągnie dwie przyczepy, ja na nich mówię lokomotywy. Więc facet mi pomachał, że mu zjechałem. No wiecie, trzeba sobie pomagać, jakoś ustępywać. Naprawdę, jeżeli widzę, że ktoś naprawdę jedzie i jakoś nie da rady, no to ja zjeżdżam. Nie zjeżdżam, wiecie, nie zjeżdżam osobówką, bo one później mnie nie chcą wpuścić, jakieś takie cyreniwidy, ale ciężarówką to zawsze wjeżdżam, też często się włączam do ruchu i wiem, jak ma się ciężki ładunek, jak ciężko jest włączyć się później do ruchu. I jeszcze odnośnie filmów, nagrywania filmów, no jeżeli ta kamerka załatwię sobie, pójdę, popatrzę, jak ten mikrofon kupię, to po prostu będę nagrywał tą kamerką, tylko z tą kamerką to myślałem, że ona jakoś będzie się tak zgrywała razem z telefonem, będzie łatwiej mi wrzucać te filmy, ale tak nie jest, bo niektóre filmy się zrzucają, niektóre mi się nie zrzucają, to mi się nie podoba na przykład. Mam takie pytanie, czy jest w ogóle możliwość, że jeżeli prowadzę rozmowę na żywo, żeby łączyć się z internetem, ale żeby nie jakby nie przez telefon pokazywać tą rozmowę, tylko jakby przez tą kamerkę. Czy jest taka możliwość? Czy jeżeli jest taka, to napiszcie mi w komentarzach, czy to da rady zrobić, czy tylko są jakieś dedykowane specjalnie kamery do tego, żeby tak robić. Po prostu kamerka łączy się przez Bluetooth czy przez Wi-Fi i nie wiem, i może by można było tak pokazywać nie komórką, tylko tą kamerą, która jest połączona z telefonem. No, mi się wydaje, że byłoby fajniejszy efekt tego, bo ta kamera jednak ma lepszy kąt widzenia. No, w tą stronę jest mało troków jedzie, teraz do Kalifornii bardziej wszyscy zwracają. Kasia mówiła mi, że minęła dwóch kierowców, którzy wracali do Chicago z naszej firmy. Więc takie powolutku sobie jedziemy. Może coś nagram, jak będzie w Soccer City. Ostatnio nagrywałem na swoim kanale, nawet trochę ludzi to oglądało. Więc śledźcie, patrzcie, jak to się przeprowadza. Postaram się coś wrzucić. Jeżeli dzisiaj nie zdążę tego filmu ściągnąć z telefonu na telefon, to po prostu wrzucę ten, co teraz właśnie nagrywam, żebyście już widzieli, chociaż tamten fajny był, tak, przyjechałem do Chicago, to było na drugi dzień po przylocie, jest opisane wszystko, co trzeba zrobić przy jakby starcie do firmy, jak się zaczyna pracę, jakie badania lekarskie, co trzeba mieć, żeby po prostu wystartować, więc taki też to nagrywałem w samochodzie osobowym, więc też taki inne spojrzenie na Chicago, na przedmieście Chicago. Więc nie wiem w ogóle, jak przesyłać te filmy, bo czy te dłuższe filmy się da radę wrzucić z komórki, czy nie. No w Polsce to powiem wam szczerze, nie miałem problemu. Jak miałem wykupiony specjalny pakiet internetowy na początku, to normalnie mi się wrzucały, mogłem mi tam 15 minut wrzucać filmy. A i widzieliście, później miałem internet, kupiłem sobie chyba w plusie takie 70 giga i normalnie te filmy wszystkie wrzucałem, które wcześniej podnagrywałem, nawet te 20 czy 30 minutowe, nie było jakichś problemów z rzuceniem. A tutaj się troszeczkę obawiam, powiem szczerze, że może to się nie udać, może jakiś będę musiał pakiet wtedy kupić, nie wiem, zobaczymy. Coś bym chciał takiego, wiecie, dłuższego ponagrywać, że te dłuższe jednak takie do 20 minut fajnie się ogląda, można coś ciekawego zaprezentować, coś ciekawego powiedzieć. Zobaczcie, o, jeszcze zaczyna praktycznie wiosna, fajna jest taka skałka. Trzymajcie się. Zobaczcie, tutaj ta skałka, też mi się ona zawsze podoba. Chciałbym tam kiedyś na nią wleźć, popatrzeć, zrobić zdjęcie. Mogłoby być, jak coś nagrać. Zaraz widzimy, tutaj będzie w dół, widzicie tam droga w dół, zakręt i wjedziemy do takiego tunelu.
przed tym tunelem jest fajny taki hotel, przycupnięty przy takiej skale. Wygląda to, powiem wam szczerze, bardzo malownicze. No i co? No to chyba na tyle takiej wstępnej rozmowy. Będzie film niedługo, właśnie jeszcze trasę zrobię i opowiem o tej ciężarówce, co jest w niej, jaki silnik pokażę. Tutaj jest agregat taki APU, to się nazywa tutaj. Ale oczywiście nie chodzi, bo coś to ostatnio go włączałem i wyskakiwało, że nie może się odpalić z tego względu, że nie ma oleju czy czegoś i nie wiem, czy raz się włączył, raz się nie wyłączył, więc pytałem się mechaników, powiedzieli, że jak dawno nieodpalany, to może być jakiś problem z tym, że on się odpali, więc jak będę w Kalifornii, przyjadę, bo w Kalifornii jest fajnie ciepło i tam zawsze się dłużej czeka, ludzisków się tak nie kręci i zrobię po prostu taki filmik o tym, żebyście zobaczyli, czym teraz jeździmy w tym sezonie, więc trzymajcie się i do usłyszenia i życzę wam miłego oglądania.